Okej, okay, nagrywamy dodatkowo takie dwie wyrzuteńki. Jedna kosztuje 13 zł, druga 14 zł. Tak. Tylko nie pamiętam, która... Oj, sorry, myślałem, że opada. Myślałem, że opada. I to są, jedna jest Escapade, a druga jest... Halo, ja tam czytam, czemu? Odwróć mi tą. A ta druga jest Cyborg. Ja pierdzielę. Pozwól mi to, Cyborgs. Cyborgs of War. Of War? Tak, Cyborg of War, czyli cyborgi wojny albo coś takiego. I tak, czytaj tom, ile ma neku, co, jak. Ta ma 39,9. Czyli tamta ma więcej, no, bo tam jest 10 strzałów. Tak, 10 strzałów ma? Halo. No tak. Jezu, patrzysz się na mnie, no. Tak. Pospiesz się. 40 gram tylko? No 40 gram na 10 tych strzałów to jest i tak dosyć sporo. Dobra, ta ma ile? Halo. Tam daj mi to. Bo mnie denerwujesz gdzieś mnie dzisiaj. Trzymaj tą małą. Dzisiaj gdzieś mnie strasznie zaczynasz denerwować. Tutaj mamy 31,92 grama na taką wyrzuteńkę. Tu mamy strzałów 8, kaliber 18 mm. Wznosi się na 30 metrów. W życiu na pewno się nie wznosi na tyle metrów, bo to jest... O rany, jakie to jest badziew. Ty, zobaczcie. Widać, jak to wygląda? No nie wierzę. To też nie jest 20. To, no 18 to są. To są 18 kalibry. To są 18. Tu mamy 10 strzałów. To jest w ogóle czymś zalane w środku. Zobacz. To nie jest tak jak zawsze, że jest papierek wciśnięty, tylko to jest zalane czymś. Nie, to jest papier. Ja cię kręcę. Dlatego one mają taki fajny efekt przy strzelaniu. Taki jest taki basowy jest ten wystrzał. No i tak dodatkowo mówimy, nagramy takie, jakby ktoś po prostu naprawdę już skromnie z pieniążkami stoi, no to za 20, czekaj, 23 i 20, 20, 13 i 14. To jest 27 zł? Tak? 27 zł. To taki sobie mały pokazik, taką zabawę sobie zrobi. Dobra, dawaj je tu połączymy trytkami, żeby się nie przewróciły. Halo, chodź podejść tutaj. No, daj ją tutaj. Tak, i ją teraz trytkami tu zepniemy. Także musicie chwilę się uzbroić w cierpliwość, zanim odpalimy. Dobra, idź mi tam daleko. Widzisz, że tu jest jeden ląd, a tu masz drugi ląd. Biegnij. Popylaj, wełniana istoto. Nie, pędź, wełniana istoto. Bimbruj, wełniana istoto. Tak to było, masz rację. Bimbruj, wełniana istoto. A później było, zapierdalaj, baranie? Nie, pędź, baranie. Pędź, baranie. Wow. To była która? To była ta okrągła. Ta okrągła. Powiem ci, jak na 14 zł to nieźle było. Dobra, odpal teraz następną. Jak na 14 zeta? A, nie wyglądało. O, jakieś tu papierki lecą. Ty, to śnieg leci? Śnieg zaczyna. Nie, to śmieci lecą z tych wyrzutni. No ta była skromniejsza. O, to było słabiutkie. O, to też takie. O, to lipa. Lipa. 8. 8, ta była 8-strzałowa. No ta była zdecydowanie gorsza. Ta za 14 zeta, spoko, ta okrągła. A ta 8-strzałówka już była gorsza. No ale to tak na szybciutko, jakby ktoś chciał takie, nie mógłby namówić rodziców na coś droższego. Tylko powiedzieliby, nie, tylko takie, tylko to bierzemy. Nie cena, nie jakość, a zawsze się troszeczkę można pobawić. Wiadomo, no nie każdego stać, żeby od razu wydawać setki złotych na fajerwerki. To myślę, że to taki jest ultimatum, nie? Między jakością a ceną, no nie, no tutaj ta pierwsza jeszcze ok, to lepiej kupić te dwie okrągłe. Dorzucić tą złotówkę więcej do ten. Co się śmiejesz? No. Dobra, łapa. Tak, podświetlę wam specjalnie, żebyście widzieli, że trzeba dać łapę, no, subskrypcję,
Jak nie subskrybujecie, proszę na gapę nie jeździć. Tylko bilecik proszę tam skasować. No i to wszystko. Dzięki wielkie, na razie. Hej.